Zapora inżynieryjna, która powstaje na granicy polsko-białoruskiej, choć jeszcze nie ukończona, to już poprawia bezpieczeństwo naszego kraju, mówił na antenie Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Sztucznie wywołana przez reżim Łukaszenki fala migracji wymagała działań wzmacniających bezpieczeństwo Polski. Powstająca na granicy zapora inżynieryjna wyposażona w urządzenia elektroniczne to odpowiedź na ten kryzys. Ponad 140 kilometrów z mającej liczyć 187 kilometrów jest już gotowe. Odnotowujemy coraz mniej przypadków nielegalnego wdarcia się na teren Polski, mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. W miejscu samej zapory zdecydowanie mniej. Dlatego, że już nawet, gdy ona nie jest wyposażona jeszcze w te urządzenia elektroniczne, w perymetrię, w te detekcyjne elementy, no to jednak stanowi istotną fizyczną barierę, przez co jest zdecydowanie trudniejsza do forsowania. Prace nad zaporą cały czas trwają. Do końca czerwca budowa ma się zakończyć. Zabezpieczenie powstające na polskiej granicy będzie najnowocześniejsze w całej Europie.